Hej, siemano, witam wszystkich. No i co? No i tak obiecałem, nagrywam teraz dzisiaj drugą część filmiku. Tych filmików będzie kilkanaście. Nie wiem tak naprawdę ile. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wprowadzenie. Bardzo dziękuję wszystkim, co oglądali filmik. Widzę, że jest niesamowite zainteresowanie tym filmikiem, który był pierwszy. Bardzo dużo dostaję komentarzy prywatnych, na wiadomościach, telefonów. Są zaskoczeni, że fajnie tak to wyszło i jest taki odbiór. No co, no mamy dzisiaj poniedziałek, jest godzina, nie wiem, 6:30, 7:00, trochę zaspałem, późno poszedłem spać. Oczywiście te weekendy, znowu był ciężki weekend, gdzieś tam mam jakiś filmik nagrany, wrzucę, pokażę jak wyglądał filmik, jak z weekendu oczywiście, jak to wyglądało. Natomiast co, no wiele osób dzwoniło do mnie, wiele osób pisało do mnie, pytało o ten filmik. Ja nie do końca powiedziałem w pierwszym filmiku, co chciałbym tak naprawdę przekazać. Więc krótkie wprowadzenie. Powiem o co chodzi tak naprawdę w tym filmiku. Chciałbym, żebyście to skomentowali. Mam wiele znajomych, mam osoby, które tym bardziej teraz wczoraj na dzisiaj po rozmowie z osobą, nie wiem, Przemysław Gorgoń, na pewno znacie, przygotowuje się do swojej walki zawodowej. O ile dobrze pamiętam, 3 września. Oczywiście powodzenia życzę. Też z nim rozmawiałem na ten temat, na temat filmiku. Też dał jakąś tam relację, udostępnił mnie. Więc na pewno nagramy wspólnie jakiś filmik, będziemy rozmawiać jak wyglądają przygotowania, w tym momencie moje do całkowicie innej dyscypliny, jego do tej dyscypliny, którą ja uprawiałem też 15 czy 20 lat, czyli do boksu. Zobaczymy, czym to będzie się różniło, jakie jedzenie, jakie weekendy, tak jak mówię, tu chodzi o weekendy, chodzi o przygotowania. Natomiast co ja chciałem pokazać w filmiku? W filmiku chciałem pokazać przede wszystkim to, że dzisiaj świat tak wygląda, że każdy, kto ma social media, czyli Facebooka, Instagram i wiele innych, pokazuje siebie w jak najlepszym świetle. Co to znaczy? Pokazuje, jak ma bardzo fajną formę, super zdjęcia. Jak jest na wakacjach, jakie ma piękne widoki, jak ma piękny dom, piękne samochody, tak naprawdę pokazuje super, same superlatywy. I taka zwykła osoba oglądająca taki filmik albo te zdjęcia, nagle się zastanawia, mówi, no kurwa, co jest ze mną nie tak, że oni to wszystko mają, a ja tego nie mam. A tak naprawdę chciałbym pokazać, że to wcale tak nie wygląda, że takie osoby, które pokazują te zdjęcia, też mają chwilę słabości, pokazują tylko najlepsze zdjęcia, nie pokazują wtedy, jak nie mają formy, jak coś się nie układa, coś poszło nie tak, jak mają depresję, jak po prostu wygląda prawdziwe życie. Tego się boją pokazać albo nie chcą pokazać, może nie wiem, nie jest to modne. Natomiast ja w tym filmiku i w tych, które będą kolejne, chcę pokazać, jak wygląda prawdziwe przygotowanie, jak wyglądają sytuacje, jak coś nie idzie, jak nie układa się tak, jak byśmy chcieli. Bo wiecie, no nie wiem, jest sytuacja taka, że mamy, jest jakaś tam walka zawodnika lub jakieś są tam przygotowania i na końcu on jak wygrał czy przegrał, ale powiedzmy jak wygrał, oczywiście dziękuję każdemu i mówię przede wszystkim dziękuję swojej kobiecie czy tam żonie za to, że wytrzymała ze mną ten ciężki okres przygotowań, moje chimery i w ogóle moją wariację. Bo tak naprawdę co to znaczy? Jeżeli ktoś nie był nigdy osobiście przy czymś takim i nie ma swojej połówki, czy żony, czy męża, który gdzieś się przygotowuje do jakichś tam zawodów, udziału w jakimś turnieju, tak naprawdę nie umie sobie do końca wyobrazić, co to znaczy. Ja chciałbym na tym filmiku pokazać, nie na tym, ale na kolejnych filmikach pokazać, jak wyglądają te przygotowania, ale też jak wygląda życie poza tymi przygotowaniami, czyli te całe problemy, depresje, rezygnacje i te wszystkie rzeczy z tym związane. Okej, więc taki jest cel tego filmiku. Nie każdy może nie te, co nie zrozumiał tego filmiku pierwszego, ale myślał, że to będzie zwykły taki kolejny filmik, który będzie pokazywał, jak ktoś się do czegoś przygotowuje. Oczywiście tak, natomiast on też będzie pokazywał, jak jest życie, jak wygląda życie poza tymi przygotowaniami. No tyle. Myślę, że to wyjaśniłem. Oczywiście też to komentujcie, czy mam rację, czy nie mam racji. Tak jak powiedziałem, tam jeszcze chodzi o te weekendy, że gdzieś jest jakieś tam używki, nie do końca jest to stricte trzymane w 100%. Tak powinno być trzymane, albo tak jest pokazywane na Instagramach, czy na jakichś innych social mediach, że super, znowu weekend, ciężko przetrenowany, to, tamto, siamto, a tak naprawdę nie do końca to wygląda.
Dobra, mamy poniedziałek, tak jak powiedziałem, zaczynamy przygotowania. Tamten tydzień nie do końca poszedł z tymi przygotowaniami, wiele spraw, wiele jakichś tam problemów gdzieś tam w firmie, nie mogłem się do końca skupić na tym, co powinienem. Myślę, że ten tydzień już będzie łatwiejszy i będę mógł zacząć. Co? Jest rano, wstałem, oczywiście piję kawę, jak zawsze, później muszę jakieś troszeczkę witamin wziąć. Co? Jakie witaminy? Co ja biorę? Mam takie witaminy, coś takiego, nie wiem, czy polecacie, czy nie. Ja to używam, biorę to raz dziennie. Są dwie tabletki, jedne to są witaminy, drugie to są minerały. One im pomagają, znaczy, nie, mam taką nadzieję, że mi pomagają, przynajmniej to biorę. Co, jeśli chodzi o magnez, takie coś kupiłem w aptece, nie wiem, czy to jest dobre, czy jest złe. Było na promocji, wziąłem, kupiłem. Zażywam. Co dalej? Ashwagandha, to biorę. Fajnie to działa. Mam wrażenie, że jednak gdzieś mi to pomaga, jeśli chodzi o stres, zmęczenie. Jest ok. Co dalej? Coś na osłonę wątroby? Mam takie coś. Pani poleciła. Mam to kilka dni, biorę. Co jest fajne? Znaczy fajne, nie fajne. Jest tu napisane, że 6 tabletek dziennie. Nie wiem, macie jakieś doświadczenie, czy to ja mam brać, czy nie. Nie mam pojęcia, za mało, za dużo, może to zmienić, czy jest fajne, czy nie. Piszcie w komentarzach. Co dalej? Oczywiście białko mam z Olimpu, zwykły izolat. Aha, i chciałbym powiedzieć, nie reklamuję tych rzeczy. Po prostu ja je używam ze względu na to, że dobrze się po nich czuję, tak? Miałem tych białek wiele rodzajów, wiele firm, jednak ten Olimp gdzieś najbardziej mi pasuje. Co dalej? Jeśli chodzi o jedzenie, od dwóch tygodni jestem na diecie burak, dostaję codziennie takie coś, pudełka. Nawet się tego jeszcze nie otwierałem. Pewnie standardzik. Z reguły jestem zadowolony, smakuje mi to. Też fajnie komentarze napisać, jak te pudełka. Każdy reklamuje pudełka. Super, super, super sprawa. Ja wam powiem prywatnie. Fajnie, miesiąc. Miesiąc to jest taki, powiedzmy, prawie max. U mnie maksymalnie 1,5 do 2 miesięcy, ja później mam dość. Nie jestem w stanie tego jeść, podjadam. Nie chodzi o to, że jest złe. Po prostu jest gdzieś przesyt, gdzieś czegoś brakuje, więc oczywiście jak się gdzieś przygotowuję, muszę zbić tą wagę. Jak najbardziej jem te pudełka, jest mi to łatwiej zrobić, bo wychodzę rano, wracam wieczorem, tych treningów jest mnóstwo, pracy tak samo poza treningami, więc łatwiej mi te pudełka gdzieś zrobić. Natomiast dłużej niż miesiąc ja już mam ciężko. Po prostu gdzieś mi może nie te, co one nie pasują, ale jestem zmęczony tym jedzeniem. I wtedy już myślę o podjadaniu, tak? O podjadaniu, nie wiem, kebabów, McDonald'ów albo jakichś innych rzeczy. Nie no, śmieję się, ale o podjadaniu. Co dalej? Ważne. Ja w pudełkach mam 2500 kalorii. Na tą chwilę, tak jak ważyłem się w pierwszym filmiku, jest tam 83 kilo, mniej więcej coś takiego, więc 2500. Jest to pewnie mało. Mówcie, ile powinienem jeść, albo ile uważacie, że powinienem zjeść. Ja jem 2500, paradoks sytuacji, moja waga stoi. I to nie chodzi o to, że to jest od 2 tygodni, tylko często jak się gdzieś przygotowuję do czegoś, to jest 2500 i waga bardzo mało schodzi, nie? Może wiem, są różne szkoły, może powinienem trochę dorzucić tych kalorii, później trochę odjąć, one same pójdą. Też piszcie, ja nie jestem dietetykiem, u nas we Włoszech mamy takiego fajnego chłopaka, Paweł Węgrasz, też pozdrawiam. Fajne filmiki nagrywa, jestem pełen podziwu, rozwinął się niesamowicie. Może też się uda nagrać z nim jakiś filmik, który pomoże mi, jeśli chodzi o jakieś suplementacje, jeśli chodzi o jakieś jedzenie, doradzi, co brać, co nie brać. To jest tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe odżywki. Natomiast co, dochodzą jeszcze odżywki albo suplementy. Wiecie, o czym mówię, mówię o jakichś tam, tak, pospolicie nazwanych sterydach. Co o tym sądzicie? Czy warto je brać, czy nie, to wiadomo, jest tych szkół tak samo mnóstwo. Natomiast ja mam 39 lat, jak powiedziałem, biorę pod uwagę wziąć jakiegoś tam teścia długiego, ze względu na to, że ta iniekcja będzie nie tak częsta. I chyba tyle. Do tego, co bardzo, 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 bardzo pospolita, przynajmniej w tych sportach, w których ja trenuję, jest Oxa Anavar. Taka pospolita nazwa to jest oksandrolon, a medyczna Anavar. I jeszcze słyszałem kardiaryna, coś takiego, nigdy tego nie brałem. Też napiszcie, co o tym sądzicie, czy warto, czy nie warto, jak warto, w jakich ilościach. Zresztą może wtedy nagram ten filmik z Pawłem,
uda się coś może ogarnąć i też może o tym porozmawiamy, jakby to wpłynęło na wydolność organizmu i na osiągnięcie tego celu, który sobie ustawiliśmy. I to też jest istotne, bo mało sportowców zawodowych o tym mówi, bo oczywiście są badania, te badania wyglądają tak, a nie inaczej, więc nie do końca są szczerzy, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które pokazują gdzieś w socjalnych mediach. Tyle. Jeśli chodzi teraz tak, o trening, albo jak będzie wyglądał mój tydzień, a na pewno dzisiejszy dzień. No co, na 9 idę do klubu, tam prowadzę trening tajskiego boksu, mam tam swoją grupę, poranny trening, zrobię z nimi zajęcia, później chcę iść na basen i zacząć pływać. Nie wiem, ile mi się uda przepłynąć, nie wiem, myślę o 5-10 basenach, to jest takie minimum. Oczywiście na zawodach jest tych basenów 19, tak jak powiedziałem, bo to jest 950 metrów, basen ma 50 metrów długości. Więc będę chciał dzisiaj popływać, zobaczyć jak to wyjdzie, może jakiś uda się nagrać filmik, bo oczywiście z basenu ciężko nagrać filmik, ale coś może się uda nagrać. Później co, wrócę do domu, pewnie coś zjem, obowiązki firmowe, będę musiał pewnie pewne rzeczy pozałatwiać, a później od 18 jadę znowu do klubu, tam prowadzę zajęcia boksu z Dominikiem Dubielem, też serdecznie pozdrawiam. A o 19 prowadzę tajski boks z Tomaszem Jamrozem u nas w klubie, więc zapraszam. Również skończy trening pewnie o 22:00. No i tak się pewnie skończy dzień, więc jeśli chodzi o moje przygotowania, to dzisiaj będzie tylko pływanie. Natomiast jutro na pewno rano tak samo prowadzę treningi w klubie, ale później na pewno idę biegać i robić rower. Więc na pewno nie będę robił w tym tygodniu łącznie wszystkich ćwiczeń, czyli tak jak wygląda Ironman, czyli pływanie, bieganie i jazda na rowerze, żeby zrobić to naraz, tylko w tym tygodniu to sobie podzielę w jeden dzień pływanie, w drugi dzień bieganie i rower i w kolejny dzień znowu pływanie. Więc muszę ten organizm przyzwyczaić. Oczywiście jeśli chodzi o dystanse, będę dawał informacje, jakie to będą dystanse i jak będę do tego się przygotowywał. Tak jak powiedziałem, jednak te przygotowania muszą trochę inaczej wyglądać dziś, jeśli chodzi o sporty walki, bo z reguły tam są 3-minutowe rundy. Tutaj jednak nie ma rund, tylko jest jeden dystans długi i ta wydolność musi być po prostu na dłuższy dystans zrobiona, a nie krótko, intensywnie. No co, no to ja idę do klubu, idę robić swoją robotę, kolejne filmiki nagram. Oczywiście filmiki będą się pokazywać raz w tygodniu, całe poskładane, myślę we wtorek albo w środę, bo jutro będę chciał zrobić filmik z klubu, jak się ważę, jak się zmienił mój organizm w ciągu tygodnia, czy się coś w ogóle zmienił, czy na lepiej, czy na gorzej, ale tak jak mówię, tamten tydzień był słaby, jeśli chodzi o treningi typowo do Ironmana, bo jeśli chodzi pod moje treningi, te sportu walki, zrobiłem znowu 10 chyba tych treningów w tygodniu, bo robię rano i wieczorem, tak samo z chłopakami, gdzieś tam trenuję, sparuję dalej, więc będę musiał też to pogodzić, albo odpuścić na tą chwilę sporty walki, by mocniej się przygotować do Ironmana. Zresztą zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie pływanie, a jutro bieganie i jazda na rowerze. No co, no z mojej strony tyle. Będę dawał w środę, myślę, że się pojawi kolejny filmik, więc w środę będziecie oglądać i komentować. Fajnie, dzięki, hej. No i co, my trening skoczyliśmy. Roman, jak tam po treningu? Elegancko, dobrze. Elegancko, dobrze. No co, no tak, nagrywałem wcześniej filmik rano. Skoczyliśmy w klubie, idę teraz na basen popływać, tam postaram się coś nagrać i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. No co, jestem pod basenem, idę właśnie pływać, zobaczymy, jak to wyjdzie, a sam się zastanawiam, czy dam radę, czy nie. No nie, co mam powiedzieć, pójdę, wyjdę, nagram filmik, powiem, ile mi się udało przepłynąć, mam nadzieję, że chociaż 5 basenów przepłynę, czyli nie wiem, to jest ile, 200 metrów. 250 metrów i zobaczymy, jak będzie. Dobra, idę działać. I tak, wyszedłem. Co mogę powiedzieć? Jestem z siebie, powiedzmy, dumny, jak to można tak nazwać. Udało mi się przepłynąć 15 basenów. 15 basenów płynąłem sobie tak, że jeden basen płynąłem krabrem, drugi później płynąłem żabką i tak na zmianę. Co mogę powiedzieć? Każdy basen robiłem średnio minutę. Później robiłem około 20-30 sekund odpoczynku i znowu, i znowu, i znowu. Powiem tak, jeśli chodzi o kondycję, w miarę ok, delikatnie mnie gdzieś tam na końcu przytkało, ale to może tylko, że zrobiłem fajne tempo, bo później już nawet zeszedłem do czasu, 50 sekund, czy troszeczkę mniej niż 50 sekund. Ale zaskoczyło mnie to, że po dwóch, trzech pierwszych basenach padły mi ręce.
Dlaczego mnie zaskoczyło? Dlatego, że trenuję jednak cały czas, te sporty uderzane, te ręce pracują, mniej czy więcej, ale pracują cały czas. Są to 2-3 treningi dziennie. A tutaj takie coś, gdzie nie spotkałem się dawno z tym, tak mi spiął te ręce, że fajnie, że to był basen, bo gdyby to było, nie wiem, jakieś jezioro staw albo coś, to pewnie bym się utopił, bo nie dawałem rady. No, może jest to związane z tym, że brakuje gdzieś trochę tej techniki, kiedyś pływałem, teraz nie pływałem dawno, tak jak mówiłem, nie byłem na tym basenie 5 lat na pewno, może i więcej. Jeśli chodzi o samopoczucie, no dzisiaj jest poniedziałek, jestem w miarę jeszcze wypoczęty, widzę fajnie, no to jest mój drugi trening, bo tak jak mówię, rano zrobiłem jeden, teraz zrobiłem drugi, wieczorem robię jeszcze 2. Pewnie coś tam wejdę w pary z chłopakami, coś jeszcze się pobije, coś porobię, natomiast to już nie będzie związane stricte z Ironmanem. A jutro co? Jutro rano idę biegać, jadę na rowerze, później biegam, zrobię myślę 50 km, jeśli chodzi o bieg, jeśli chodzi o rower, zrobię około 20-30 km. Tak jak mówię, ten tydzień delikatnie nie chcę się spalić, nie chcę za mocno wejść w ilość tych kilometrów, ze względu na to, że nie chcę przepalić organizmu. Jutro już pewnie wyjdzie zmęczenie, zobaczymy, jak będzie samopoczucie. Więc co, no zobaczę, komentujcie, czy zrobiłem to dobrze, czy źle, bo tak jak mówię, jestem nowicjuszem, się uczę cały czas, a jeśli chodzi o temat hejterów, bo na pewno tacy będą to komentować, też nie fajnie, też komentujcie. Człowiek się uczy, robię coś, jak robię źle, to piszcie i tyle. Fajnie, dziękuję. Jutro robimy wagę, badamy się po tym bieganiu. Powinienem zrobić wcześniej, ale nie będę miał jak, więc robimy wagę, zrobimy zdjęcie, jak wygląda organizm. No i co? No i w środę dajemy filmik na neta, albo jutro wieczorem, jak się uda. I oceniajcie. Pozdrawiam, hej. Hej, cześć. No i co? Mamy wtorek. Tak jak obiecałem, dzisiaj nagram ten filmik z ważenia. Dam 2 zdania jedynie, jeśli chodzi o kwestię poniedziałku. Zrobiłem to, co miałem zrobić. Rano zrobiłem jeden trening, później byłem pływać. Zresztą nagrywałem filmiki, mówiłem wtedy, że w ogóle fajnie się czuję, jest fajnie i w ogóle. Wieczorem zrobiłem 2 treningi, natomiast dzisiaj rano jak wstałem, powiem szczerze, jest tragedia. Czuję się zmęczony, bolą mnie nogi, bolą mnie ręce, nie wiem, to pływanie chyba mnie zabiło. A teraz tak, przyjechałem się zważyć, no i co, i jadę na Sosinę. Zrobię myślę na rowerze około 30 km, tam biegania chciałbym zrobić 10 km, nie wiem czy mi się uda, dzisiaj niesamowicie ciepło, ponad 30 stopni. Jak mi się uda to zrobić, zresztą nagram filmik na koniec, będziemy widzieć, ile udało mi się zrobić tych kilometrów i jak się będę czuł. Kończąc myśl, jeśli chodzi o moje zmęczenie. Dzisiaj już wiem, że na pewno będę musiał nagrać filmik, bo proszę tego Pawła Węgarza. Tak jak mówię, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, jest u nas dietetykiem. Zajmuje się typowo, jeśli chodzi o jakieś podżywki, suplementacje i inne wszystkie rzeczy z tym związane. Więc jak najbardziej poproszę go, żeby coś doradził. Nagrałem zresztą o tym filmik, jakie środki powinienem brać, jakie nie powinienem brać, co, jak powinno wyglądać. I to powinno mi pomóc w tym, żeby po prostu dotrwać do tego 28 sierpnia i zrobić fajny czas, jeśli chodzi o ten Ironman. Dobra, nie przedłużając, tak jak mówię, rozbiorę się, zobaczymy jak ja wyglądam, jak wygląda waga. Ostatnio było 83,900 i 9% tłuszczu. Tak jak powiedziałem, weekend był znowu ciężki, natomiast w poniedziałek już trenowałem, nikt temu nie. Więc będziemy to widzieć, zobaczymy. No i co? Sobie to sprawdzimy, jeszcze raz sobie to poustawiam. Mamy. Super. Mamy. No i co? Waga wyszła. Delikatnie już to poustawiamy i posprawdzamy jeszcze raz. Dobra, mamy. Waga 82,900, no to mamy kilo mniej. O, jestem zaskoczony, poszła waga w dół. Tak jak mówię, ma 2500 kalorii. Więc coś to robi. Zrobiło robotę chyba. BMI 28,4 i tkanka tłuszczowa 7,4. No, no to grubo idziemy.
no to grubo idziemy. Ostatnio było 9, 7,4. Wiadomo, ta waga na pewno ma jakiś błąd pomiarowy, natomiast no to tkanka tłuszczowa już się robi ciekawa. Wydaje mi się, że nawet za mała, jeśli chodzi o takie sporty i taką wytrzymałość, którą będę potrzebował osiągnąć. No ale na razie nie będę nic zmieniał. Chyba tak jak mówię, jedynie po spotkaniu tutaj z Pawłem Węgrażem będę rozmawiał, czy coś zmienić, czy nie zmienić. Na pewno o jedzeniu będziemy rozmawiać i suplementacji. Reszta wygląda: woda 72,3, waga mięśni 73 kg, jakiś tam poziom, waga kości 3,8. No i co? I wiek metaboliczny 23 lata, to się raczej nie zmieniło, wtedy chyba było tyle samo. No, ale tak jak mówię, najbardziej nas interesuje, jeśli chodzi o wagę. Tu, no teraz mamy kilo mniej, czyli 82,900 i no widzę, gdzieś zaczyna się powolutku ciąć, gdzieś wychodzi, tego tłuszczu jest coraz mniej. No nie wiem, czy w dobrą stronę idę, bo tak jak mówię, ja tutaj nie startuję nigdzie na jakichś tam zawodach kulturystycznych, a bardziej na wydolnościowych, więc nie wiem, czy dobrze idziemy w tą stronę. Dlatego mówię, będę chciał nagrać ten filmik z Pawłem Węgrażem, niech ktoś doradzi, niech ktoś powie, na pewno jest dużo mądrzejszy, jeśli chodzi o to, niż ja. Okej, okay, dobra, idę teraz zrobić swoją robotę, czyli jadę na rower, później biegam, bo na końcu nagram ostatni filmik, jak mi to wyszło. No i co, i wieczorem może się uda wrzucić to do sieci, komentujcie. Fajnie, dzięki. No i dobra, tak widać, skoczyłem trening, chyba widać po mnie, skoczyłem trening pod Ironmana. Dzisiaj co, zrobiłem jazdę na rowerze 35 km, jeszcze będę wracał, około 10-15 dobiję, więc myślę, że będzie około 50 km. Bieg zrobiłem 6 km, średnie tempo wyszło 5-15, coś takiego, więc nie za mocno, delikatnie w sumie też nie, ale tak jak powiedziałem, ten tydzień chciałbym robić delikatnie, by wprowadzić się w treningi, natomiast od następnego tygodnia już będę robił to mocniej i zobaczymy, jak wyjdzie. No co, czuję się zmęczony, temperatura jest chyba, nie wiem, 30 stopni, niesamowicie ciepło. Jeszcze wieczorem mam dwa treningi, trening obwodowy i później trening boksu, więc pewnie tak samo to z nimi delikatnie zrobię. No i będę chciał dzisiaj wystawić cały filmik na neta. I od jutra będę nagrywał nowy, co tydzień we wtorki będę się pokazywać. Oglądajcie, tak jak mówię, następny film będę chciał zrobić z gościem. Będę chciał, by porozmawiał ze mną na temat suplementacji, dopingu i co zmienić, by zwiększyć tą wydolność w moim organizmie. No bo tak jak mówię, no jeśli chodzi dzisiaj, no zrobiłem to delikatnie. Jeśli chodzi o kondycję, wyszło nawet fajnie, natomiast już zacząłem czuć nogi. No tak mi popuchły, nie wiem, czy to wina tego basenu wczoraj, czy tego roweru teraz, jak dojechałem. Czy po prostu ogólne przemęczenie wychodzi. No co prawda mamy wtorek, ale to dzisiaj już będzie mój, nie wiem, piąty, szósty trening, tak? A jeszcze dwa przede mną i będę kończył wtorek. Jutro pływanie, sauna, no i regeneracja, tak? Tak, bo za mocno też nie mogę, ze względu na to, że jak za mocno wejdę w ten tydzień, to następny już na pewno z łóżka nie wstanę. Dobra, z mojej strony tyle. Komentujcie, piszcie, jeżeli coś powinienem zmienić, powinienem coś dodać albo odjąć. Do zobaczenia. No i oglądajcie film do końca, zapomniałem dodać, bo na samym końcu pokażę, jak spędziłem weekend, jak wyglądała zabawa. Też jest to ciekawe, bo tej katnie tam, jakby to powiedzieć, popiłem, a dzisiaj jednak waga zrobiła robotę, pokazała, że jednak waga poszła w dół. Ta tkanka tłuszczowa, 7,4% tłuszczu, no sam jestem zaskoczony, no fenomenalnie to wychodzi. Natomiast chyba nie taki jest cel, tak? Tu nie jest cel, żebym wychodził na jakąś scenę i pokazywał się, jak wyglądam. Tylko jest cel taki, bym przebiegł Ironmana. No, wydaje mi się, że tego tłuszczu powinno być trochę więcej ze względu na to, że później przy długotrwałych dystansach, długotrwałym zmęczeniu będzie organizm brał energię z tłuszczu. No ale tak mówię, 7 tygodni, czy tam 6 tygodni, jeszcze pewne rzeczy można pozmieniać, można się zmasować, można pewne rzeczy zmienić, więc tak jak mówię, w tym filmiku, ten filmik kończę, ale następny filmik będę rozmawiał o suplementacji i dopingu z gościem, którego zaproszę. Myślę, że to będzie Paweł Węgrasz. Będę dzwonił, będę rozmawiał. Zobaczymy, jak wyjdzie. No co, pozdrawiam i do zobaczenia. Proszę Państwa, ten pan przygotowuje się do Ironmana. Powiedz coś. Piję wódkę. Jak ci do przygotowania, powiedz coś swoim panom. Więc weekend się nie przygotowuje. Weekend piję. I biorę inne używki. I dlatego udowodnię, że z tym można tak samo wygrać. Dobra, zdrowie, proszę Państwa. Wszyscy trzymamy kciuki za tego pana. On wam pokaże, jak nie przygotowywać się i wygrać.
ale ty źle powiedziałaś, bo on się przygotowuje, ale pije. Nie, ja chcę pokazać, jak wygląda rzeczywistość. A nie, że każdy tylko trenuje. Też poza treningami jest inne życie. Mam miesiąc. Jest. Mam miesiąc. I mi się przygotowują ile? Pół roku, rok. A on zrobi to w miesiąc, proszę Państwa. A jak przyszedł? Z dobrym czasem. Tak. No tak. W pierwszej setce. Albo 50. Albo 50. Mierzymy wysoko, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie. To jest kiełbasa. Mamy kciuki. Tak.